Radomskie szkoły podstawowe stawiają na nowoczesność i starają się o pozyskanie dotacji ministerialnej na zakup przenośnych komputerów i innego sprzętu elektronicznego do celów dydaktycznych. 25 spośród 28 podstawówek przystąpiło do programu Cyfrowa Szkoła. Projekt Cyfrowa Szkoła polega na wdrażaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej w szkołach. Ta technologia jest wdrażana po to, żeby uczniowie mogli korzystać na lekcjach z komputerów, z technologii informacyjno-komunikacyjnych, żeby mieli łatwy dostęp do informacji, jak również do uatrakcyjnienia lekcji, prowadzenia lekcji metodami aktywizującymi. W imieniu szkół wnioski o dotacje złożył Urząd Miejski. Do 14 maja wojewoda zdecyduje, które szkoły otrzymają dotacje. Konkurencja będzie ogromna, bo programem rządowym będzie objętych tylko kilkaset szkół z całego kraju. W Polsce będzie objętych pilotażem 380 szkół. Także ja bym był bardzo zadowolony, gdyby w Radomiu przeszło 2-3 szkoły. Radomskim szkołom program daje szansę na pozyskanie 240 tysięcy złotych. Na taką sumę składa się dotacja ministerialna w kwocie 200 tysięcy, do której 20%, czyli 40 tysięcy, dokłada budżet gminy. W ramach tego projektu, w szkole tej, która liczy oczywiście powyżej 300 uczniów, można zakupić przenośne komputery, jak również tablice interaktywne, jak również rzutniki, także ten sprzęt, który służy lekcji, służy nauczycielowi przede wszystkim w prowadzeniu lekcji. Program będzie realizowany pilotażowo do sierpnia 2013 roku.